Misja strumienia akackiej, jak cudownie i nierealistycznie to brzmi. Tak czy siak zapraszam na zupełnie nową jakość i dużo nowości. Jak widzimy, trochę czasu minęło, jako że Sai się rumieni, poznaliśmy go niedawno, a tu taka zmiana. Fajnie też nazwał on Sakurę brzydulą, bo chciał wymyślić jej ksywę, po czym go pobiła, a później przy jedzeniu nazwał Ino ślicznotką, żeby przetestować, czy mówiąc odwrotnie niż jest, to podziała. Znaczy, że Ino też uważał za brzydką, ale Sakura tego nie wiedziała i znowu się na niego wkurzyła. Minusem jest to, że jest dużo flashbacków z poprzedniego arku, a te odcinki były bardzo niedawno. Poza tym ten odcinek jest wymieszany pomiędzy filerami a mangą, co jest turbo słabe. Większość odcinka to kanoniczna historia, ale też mamy przebitki z Sorą. Z rzeczy niewiadomych, oglądając pierwszy raz, Sai i Ino będą razem, co w sumie fajnie wygląda na tym etapie, gdy już się to wie. Drugą rzeczą jest to, że Kakashi powiedział zdanie, z którego wynikało, że bohaterowie w książkach stają się super silni w kilka dni, a to fikcja. No, tyle że w sumie to trochę streszczenie historii Naruto, co ja uważam za słabe poprowadzenie, choć treningi wyglądają dobrze. Odcinek oceniłem na 6. Odcinek był wyśmienity, choć więcej w nim teorii niż akcji. Od razu widać wielki skok jakościowy, proporcje obrazu są lepsze, jakość kreski także, no świetnie. Bardzo fajnie Kakashi tutaj tłumaczy, jak wykonać manipulację kształtem i natury czakry etapami, tak by dzban Naruto to zrozumiał. Bardzo potężna dawka wiedzy na temat tego, jakie są natury czakry, co to Kekkei Genkai, jak działa łączenie natur, do tego sprytnie Kakashi pokazał Naruto, jak działa wiedza zdobyta przez klony, poprzez ukrycie ich w lesie i zagranie w kamień, papier, nożyce. Pomysłowo dość też wyjaśnili, jak Naruto może przejść ten trening szybciej, czego mogą dokonać tylko ludzie z bardzo dużymi pokładami czakry, choć w mojej opinii jest to trochę broken, bo od tego momentu chłop ma miliardową przewagę nad wszystkimi, żeby się wzmacniać. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 10. Z dobrych rzeczy to Asuma mówi Naruto, że natura wiatru jest jak robienie kebabów, ma być ostro i cienko. Dostaliśmy też kolejny logiczny argument, tym razem ze strony Shikamaru, by Naruto schować przed Akatsuki, ale Asuma stwierdził, że to decyzja Tsunade. No cóż, kolejny raz to powiem, nie najlepsza. Rozwaliło mnie, jak Sai wyczytał w książce, że gdy przyjaciele ciężko trenują, to dobrze byłoby ich poczęstować, ale też skwitował, że jak dla niego to nie jest wcale tak ciężko, po czym sam opędzlował to jabłko. Kozak to totalny. Plusem treningu jest to, że po odwołaniu klonów i intensywnym wysiłku Naruto mdleje, więc nie może tak sobie tego nadużywać. Dostaliśmy także Asumę Stalkera, a z minusów to przebitki z filerami. To jest duży zarzut i zawsze będę to poruszał. Nieważne, czy filer jest dobry czy nie, to później ciężko jest ogarnąć, kiedy to jest kanon, a kiedy filer, gdy ogląda się po kolei, a niestety część z umiejętności czy historii jest wtedy nieprawdziwa. Z niewiadomych to nie wiemy, czemu Kakashi mówi Tenzo zamiast Yamato, a te dwa imiona to tak naprawdę pseudonimy. Odcinek oceniłem na 8. Na końcu tego odcinka dostaliśmy kontynuację wątków z mangi. Z niewiadomych to Asuma nie mówi, kim jest król, a zapewne w tym momencie już wiedział, że Kurenai jest w ciąży. Widzimy także Yugi Toni, która nie będzie zbyt dużo znaczyć, co do Kakuzu i Hiden już tak. Na tym etapie także nie wiemy, że są pozornie nieśmiertelni, a już o tym gadają. Nie oceniam tego odcinka, ponieważ to tylko 3-minutowy urywek. Pięknie wywalone mają Hiden i Kakuzu na to, że Niyugi to złapała ich w pułapkę, choć trzeba przyznać, że ta transformacja w Matatabi jest bardzo spoko, ma ciekawy wygląd. Zresztą sama Niyugi to ma też sporo dodatków, no szkoda, że to tak naprawdę praktycznie wszystko, co widzieliśmy z jej udziałem, poza krótkim epizodem jako marionetka Obito, no ale to nie całe jej jestestwo. Ciekawe też było to, że Asuma coś tam sobie gadał z Kakashim, a gdy przyszła Kurenai, to go totalnie zlał i sobie z nią poszedł. Dość creepy za to jest zakończenie odcinka, gdzie Hiden leży z przebitą klatką piersiową, ale gada. Yugi to wisi przybite na dłoniach przy dość sporej ilości krwi i to było wspaniałe, jednak strasznie żałuję, że nie pokazano nam więcej z tej walki, choć rozumiem, że miała być tajemnicza, no ale szkoda jednak, że w przyszłości, gdy już poznaliśmy ich zdolności, to nam nie pokazano więcej. Też irytowała mnie mieszanina mangowej historii z filerową, bo ta niekanoniczna była ultra nudna, a reszta to około 6 minut, a więc z tego powodu nie oceniam tego odcinka przez pryzmat arku mangowego. Zbyt mało by coś wyciągnąć. Z niewiadomych to postać Hidana, nie wiemy co to za wiara i choć ją trochę tam tłumaczy, to na tym etapie jest dość hardkorowa.
świetne są te przepychanki w Akatsuki. Na dobrą sprawę Kakuzu i Hidan się non-stop cisną, że się pozabijają, choć obydwaj są niejako nieśmiertelni. Sakura też na plus podchodzi do sprawy, bo w myślach mówi, że musi pomóc Naruto najlepiej jak potrafi. Jest to git podejście, jako że ma zamiar wykorzystać swoje atuty, a nie uważa, że magicznie wszystkich ochroni. Spoko też jest pokazane to, jak Naruto trenuje dzień i noc, przez co męczy się bardzo mocno. Pokazuje to, że trening jest ciężki. Mega dobrze też wyglądają te ataki Chiriku, są nietypowe i mocne, jak już wiemy na jakim poziomie jest Hidan i Kakuzu. Niewiadomą jest to, że Hidan jest przebity, a znowu wstaje, jakby nic się nie stało. Jest to badassowe i tajemnicze i to właśnie takie miało być, po to, żeby bardziej klepnęło, gdy już dowiemy się, jak działają jego techniki. Minusem, choć nie odcinka, a ogólnie, jest to, że niestety nigdy nie zobaczymy pełnej walki w Świątyni Ognia, a mogłaby być dobra w jakichś flashbackach w przyszłości, gdy już będziemy znać zdolności tych dwóch panów. Super za to Kakashi zbejtował Naruto, mówiąc mu, że Sasuke uczył się opanowania błyskawicy kilka dni, pomimo że był geniuszem, a Naruto od razu się tym zmotywował i chciał robić więcej. Imponujący jest również, jaki wielki wodospad stworzył Yamato, a także zabawne, jak się przy tym zmęczył. Dałem dychę. Moim zdaniem odcinek bez wad. Kakashi sobie chilluje na drewnianej ławeczce, no tak to można żyć. W poprzednim odcinku pochwaliłem Sakuratu, Naruto mówi, że jednak słaba z niej kucharka, bo te pigułki są tragiczne w smaku. Spoko także było to, jak Naruto udało się w końcu przeciąć wodospad na pół, choć to jest dość srogi boost, bo chłop w kilka dni nauczył się więcej niż ludziom w tym świecie udaje się przez lata. Trochę to krzywdzące dla całej reszty w mojej opinii. Też smutanie Sakury połączone z flashbackami jak dla mnie było dość słabe, bo ona ciągle żyje w przeszłości, użala się, nawet wtedy, gdy stała się naprawdę dobra w swojej dziedzinie. Strasznie randomowe ma to myślenie. Raz chce solować wszystkich, a raz płacze, że nic nie potrafi. Odcinek oceniłem na 6. Bardzo spoko są te wspomnienia z Chiriku, szkoda tylko, że więcej ich nie dostaliśmy, czy po prostu czegoś więcej o nim samym, albo nawet o Asumie, bo na dobrą sprawę o nim też za dużo nie wiadomo. Z minusów to dużo śmieszkowości, chociażby z tym, że Naruto chciał ramen w Ichiraku, a oni zmienili menu. Naruto bardzo głodny, a oni pierdyli, od razu robią jedzenie od nowa. No dramat, był już naprawdę poważnie i fajnie. A z drugiej strony już ciekawe było to, jak Kakashi baitował Yamato, żeby ten zapłacił, chwaląc go, że z młodszych tylko jego szanuje. No i te przepychanki pomiędzy Hidanem a Kakuzu są naprawdę świetne. Czuć w powietrzu, że pomimo różnic wstrzymują się, bo mają wspólny ważniejszy cel. Z niewiadomych to Shikamaru tym razem nie przewidział prawidłowo przyszłości, myśląc, że o Asumę nie trzeba się martwić. Jeszcze nie poznał przeciwników, a już ich nie docenił. Odcinek oceniłem na 5. O ile budowanie tego, że nawet Minato nie mógł połączyć Rasengana z naturą wiatru jest spoko, bo wygląda to na coś naprawdę ciężkiego, o tyle narracja się sypie znając przyszłość tego anime, bo Naruto zrobi to nie tyle łatwo, co szybko, a do tego wiele technik opiera się na manipulacji naturą i kształtem, no i niestety nie widać, by to później było problematyczne, czy też jakoś szczególnie mocniejsze, po prostu są to kolejne techniki. Kakashi także powiedział, że uważa, że Naruto jest jedyną osobą, która jest zdolna przewyższyć czwartego i spoko, że w niego wierzy i jeśli to kwestia przekonań, to ok, ale z niewiadomych to jest w sumie sporo silniejszych osobników niż Minato. No i banknociki, już wiem, czemu lubię Kakuzu tak bardzo. No i za tą badasowość, gdzie super lekko stwierdza, że jego poprzedni partnerzy go wkurzali, to ich zabił, a Hidan żyje tylko dlatego, że nie da się go zabić. Wspaniały jegomość. Odcinek oceniłem na 9. Git wygląda to, jak Shinobi Konohy przeszukują różne tereny. Te techniki maskujące też są giga dobre, a niestety zbytnio nieużywane do tego stopnia, że zupełnie wyparłem je z pamięci. Bardzo dobry plan miała także drużyna Asumy, szybko zareagowali i mieli pomysł, jak rozwalić przeciwnika, co w przypadku każdego innego osobnika oznaczałoby jego śmierć. Z drugiej strony wejście Kakuzu także było świetne. Flashbacki z grą w Shogi w ogóle nie bolały, bo ich nie znaliśmy i fajnie tutaj Sarutobi uczy Shikamaru strategii. Hidan stwierdził, że jest najwolniejszy z Akatsuki, a jednak znacznie przewyższa czwórkę Shinobi Konohy i to solo, do tego świetnie unikając ataków. No i kozacko wygląda ten atak Asumy, no ale przez te zdolności Hidana tak naprawdę zaatakował sam siebie. Minusów nie znalazłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 10.
Czarny Hidden wygląda bardzo dobrze, a poza tym jest w cholerę powalony, ale tak pozytywnie. Cieszący się z bólu, psychodeliczny gość, no robi robotę. Minusem jest dość spora ilość flashbacków, nawet z tego samego odcinka, choć niektóre były ok, bo pokazywały proces rozkminiania techniki wroga przez Shikamaru. Normalnie też dałbym minusa za to stanie Kakuzu i nic nie robienie, ale wiedząc co się stanie, to to jest jeszcze bardziej badassowe, bo mogliby ich zmieść z planszy w ciągu kilku sekund, ale rozkoszują się walką dla własnej przyjemności. Flashbacki Shikamaru, gdzie próbował przygotować się jakoś na walkę z Akatsuki, też były ok, jako że fajnie nawiązywały do aktualnych problemów i rozterek jakie miał, co pozwoliło mu faktycznie wydedukować jak działa klątwa Hidana. Dość trafnie to wszystko wykalkulował, a także jego cienie, które dosłownie przebijają ciało, to miły widok dla oczu. Tak samo jak to, że Asuma odciął Hidanowi głowę, co zresztą niedawno zapowiadał. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Po pierwsze super wyglądało to, jak Kakuzu prawie że się przeteleportował do głowy Hidana, a po drugie fajnie się nadal sprzeczają pomiędzy sobą z Kakuzu, pomimo że Hidan potrzebuje jego pomocy. Poco też Shikamaru dedukując umiejętności Kakuzu stwierdził, że jest raczej silniejszy niż to co dotychczas pokazał, a poza tym stał sobie spokojniej i analizował ich, więc wie mniej więcej czego się spodziewać i dobrze to wykminił, bo Kakuzu ma super wysokie battle IQ. Gość zresztą w tańcu się nie bawi, mega badass, zniszczył Asumę jak leszcza, a to zwykłymi, ale dość mocnymi atakami. Później pojmał Kotetsu i Izumo w zasadzie jedną techniką. Nice. I na koniec badassowo psychodelicznie śmiał się Hidan, uświadamiając innych, że w momencie ataku stał w kręgu, więc Asuma dość srogo się zranił, a później Hidan go dobił. Świetne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, ten odcinek również oceniłem na 8. Bardzo spoko Raido tutaj wlazł z czarnym mieczem pomiędzy krukami i zaskoczył Kakuzu. Pierwszy raz też widzieliśmy pełną sylwetkę Paina w fizycznej formie. Co do śmierci Asumy to było to smutne, szkoda chłopa, jednakże według mnie nie z powodu jego samego, a z tego, że Ino, Choji, a w szczególności Shikamaru bardzo to przeżyli i było mi ich po prostu szkoda patrząc jak płaczą. Nawet ich flashbacki były zrozumiałe, no bo po prostu przypominały im się rzeczy związane z Asumą. I tak jego śmierć, jak i jego ojca były podobne pod wieloma względami, na przykład obydwaj umarli w 80. odcinku serii, zdążyli coś tam powiedzieć przed śmiercią, tak niestety wspólną ich cechą było również to, że nie zdążyłem ich polubić jakoś mocniej, ponieważ do momentu ich śmierci nie byli prawie pokazywani. Tak jak Asuma istniał od pierwszego Naruto, ale ile miał akcji? No prawie nic. Czasem pojawiał się Skurenai już w pierwszej serii, ale tak naprawdę dopiero w tym arku nam pokazano, że jakoś tam byli ze sobą związani i nawet jak wydawał się spoko gościem z dobrymi zdolnościami, to prawie go nie poznaliśmy, przez co jego śmierć mnie nie ruszyła. W sensie nie poczułem straty, jedynie smutek widząc właśnie impact na jego dawną drużynę. Może wy macie inaczej, ale takie jest moje zdanie. Z niewiadomych to nie wiemy kto jest królem według niego, a to właśnie następne pokolenie. Odcinek oceniłem na 9. Trzeba przyznać, spoko parasolka z tuszu Saya. Też nieźle on nabrał Sakurę podpuszczając ją i udając, że ciśnie Naruto, by ta tak naprawdę w niego uwierzyła. Spoko przemiana, pomimo tego, że widzimy go raz na jakiś czas, to widać, że progresuje z emocjami i zaczyna je rozumieć. Minusem moim zdaniem jest to, że trochę dziwne, że wpadli tak późno na to, żeby Naruto użył dwóch klonów do jednej techniki, skoro ciężko mu jednocześnie manipulować czakrą i nadawać jej naturę wiatru. Być może dla mnie to było oczywiste, bo już wiem, że tak będzie robił, z drugiej jednak strony zupełnie o tym zapomniałem. Z niewiadomych to ta definicja, czym ma być Akatsuki według Paina, jest tak naprawdę całkiem inna niż to, czym rzeczywiście ma się stać, no bo nie powiedziałbym, że to organizacja, która miała w zamiarze wynajmować wybitnych shinobi i prowadzić niejako biznes na nich wywołując wojny, po to by rządzić światem i że niby do tego są im potrzebne ogoniaste bestie i pieniądze. No z tą jedną wojną też czym się zgodził i kontrolą powiedzmy świata, ale trochę to w ogóle inaczej wyglądało. Odcinek oceniłem na 6,5. Mocny początek odcinka, taki trochę horrorowy. Szaro, ponuro, klimat zrozumiały, ale podobało mi się to bardzo audiowizualnie. Też ryczeć się chce jak się patrzy na Shikamaru, który nie wie jak się zachować w takiej sytuacji, a mnie to uderza podwójnie, bo byłem w bardzo podobnej w sumie w tym samym wieku. Giga plusem też jest rada Shikako, który polecił synowi, by ten to wrzucił z siebie, bo udawanie twardego na siłę to droga donikąd i świetne, motywujące było to jak Shikamaru trochę już to przetrawił, wypłakał, wziął shogi i zaczął planować zemstę.
Na końcu Kakashi wyszedł z cienia, pomagając Inoshi, Kamaru i Chojiemu, by mogli na tą zemstę ruszyć, stwierdzając, że przecież i tak by poszli, a z nim będzie im łatwiej i będzie mógł mieć na nich oko. Świetnie rozegrane. Minusów nie znalazłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 9. Zaskoczyłem się pozytywnie, gdy Tsunade całkiem spoko postąpiła, motywując Naruto, ale dając mu deadline 24 godziny na ukończenie techniki, w przeciwnym wypadku wyślę inną drużynę. Podoba mi się strasznie też to, że Shikamaru sporo zaplanował. Już przed walką dał Kakashiemu kapsułkę, by ten mógł pozyskać krew Kakuzu. Fajnie też właśnie Kakuzu ciśnie Hidena od głupków wielokrotnie, mówiąc, że wcale nie trzeba wchodzić w pułapkę Konoshan, nawet jeśli ich powiadomili, że wrócą. Wykazuje znacznie wyższą inteligencję i powściągliwość niż jego kompan. Świetnie też wyczuł, że coś jest nie tak z ptakiem i go zaatakował, później chwalił Shikamaru za inteligencję, jednocześnie ciznąc go, że nie wszystko musi iść zgodnie z jego planem, no bije od niego takim doświadczeniem. Nawet flashback na plus, bo z pomocą rozmowy z Asumą i Shogi pokazano nam, jak Shikamaru kontroluje sytuację. Minusów nie zauważyłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 10. Jezu, jakie to odcinki są dobre. Yamato tłumaczy słabe i mocne strony żywiołów, oczywiste dość rzeczy, ale Naruto jak zwykle nie kmini. Kakashi kozak, zaszedł Kakuzu od tyłu i udało mu się wbić w niego Raikiri, bo wydedukował, że ten używa dotonu, no świetne, ale Kakuzu nie jest taki łatwy do zabicia i zaraz oddał mu skopniaka, no piękna scena. Dość obrzydliwe też jest to, jak te maski z niego wychodzą, szwy się rozrywają, masakra, ale taka pozytywna. Zresztą ta drużyna Akatsuki jest naprawdę zgrana, ponieważ Kakuzu w ogóle nie musi na niego uważać, a jednocześnie Hidenowi się to podoba, no chore i piękne zarazem. Kakuzu ma same ultramocne techniki, jestem podekscytowany za każdym razem, jak coś robi. Kakashi również ich uratował w ostatnim momencie, no piękna sprawa ponownie. Minusów nie widziałem, niewiadomych także i znowu odcinkowi dałem dychę. Szczerze mówiąc, jakbym miał puścić tylko dobre sceny z tego odcinka, to puściłbym wam cały. Wspaniałe są te animacje walki Hidena i Kakashiego, ciągle na niego napiera, fantastyczne to jest, dynamiczne w cholerę. Spoko Hiden baitował uczniów Asumy, cisnąc po nim, a Choji zachował się nieodpowiedzialnie i pobiegł do niego, i gdyby nie Shikamaru i Kakashi, to pewnie już by nie żył. Kakuzu też zaczął powoli wkraczać do akcji i po prostu zmiótł Chojiego z planszy pomimo zauważalnej różnicy wagowej. Kompletna dominacja Akatsuki nad Konohą i coś niesamowitego. Choć trzeba przyznać, że gdzieniegdzie taki Shikamaru robił robotę, jak to, że przyzwał wodę ze zwoju i maska zaatakowała błyskawicą, co poraziło Kakuzu. W walce z Hidenem też się popisał inteligencją i utworzył sporą sekwencję ataków, odwracającą jego uwagę, by złapać go w cień. I na końcu w sumie dało się uwierzyć, że Hiden go zabił, niedawno zginął jego mistrz, nie radzili sobie, a już na początku tego anime trochę osób ginie. Takim minusem, który zauważyłem, to póki co Choji i Ino są tutaj raczej bardziej przeszkodą aniżeli pomocą, bo trzeba ich ratować. Z niewiadomych to Ino pytała, ile Kakuzu ma lat, no i ja przychodzę wam z odpowiedzią 91. Odcinek również oceniłem na 10. Z jednej strony super pomysł z tym, żeby Hiden tak naprawdę pozbył się jednego serca Kakuzu, z drugiej strony oczywiście zrobił to w takim momencie, w którym Kakashi by zginął. Flashbacki o tym, jak to się wszystko potoczyło, że doszło do tego momentu, całkiem spoko, no bo można było tego nie wyłapać od razu, ale część z nich była już niepotrzebna, nic nie wnosiła. Do tego, po co Kakashi brał krew Kakuzu, gdy myślał, że go zabił. Niby dmuchanie na zimne, ale trochę też naciągane moim zdaniem. Creepy jest to ożywienie Kakuzu, złodupny gość jak cholera. Jego talia kart się chyba z samych asów składa. No ale niestety ta wersja, gdzie połączył się z maskami, już wygląda słabo. Nie pasuje mi to do klimatu. O ile jeszcze te maski do przełknięcia, tak to już wygląda jak kupa. Badasowość Hidena jest super nadal. Okej, Shikamaru go nabrał, Kakuzu stracił serce, ale w sumie go to nie ruszyło i idzie dalej. No i wjazd z drużyny siódmej na końcu nie tak świetny, jakby muzyka to sugerowała. Oczywiście zrobili to w ostatniej sekundzie, pomijając fakt, skąd niby wiedzieli, gdzie ich szukać. Ile czasu minęło, że tak szybko ich dogonili i Naruto ukończył trening. No dziwne. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6.
znowu, z jednej strony spoko, że Shikamaru zaplanował, że pogrzebie tutaj Hidana i zrobił to przed walką, z drugiej strony skąd wiedział, że akurat w pobliżu będą walczyć. Można by to tłumaczyć tym, że zrobił dziurę zaraz jak ich zobaczyli, no ale nie wiem. Bardzo ładnie i badassowo Shikamaru pożegnał swojego mistrza. Zemsta to była zrozumiała. Także czuć potęgę od tego Rasen Shurikena i wygląda on całkiem spoko. Z niewiadomych to Shikamaru we flashbackach stwierdzi, że się nie zmieni i nie chce dodatkowych obowiązków w przyszłości, no a tak się składa, że słabo przewidział przyszłość, bo będzie dokładnie odwrotnie. Odcinek oceniłem na 6. Fajnie Naruto jeszcze bardziej dorósł podczas tego treningu, trochę się w nim zmieniło, spoważniał i wydoroślał. Do tego to jak Shikamaru pogrzebał żywcem Hidana, który rozczłonkowany ciągle gadał, to miód na oczy. Z minusów natomiast to ta przemiana wygląda jeszcze gorzej niż poprzednia, z kolei dobrze już wyglądało to jak Naruto rozwalił Kakuzu Rasen Shurikenem, choć nie powiem, że jestem zadowolony z tego jak go na koniec opluto, bo gość wydawał się do tej pory silniejszy solo niż wszyscy razem wzięci w tej akcji, miał potężny battle IQ, a i tak dał się zrobić jak kleszcz. Słabe wytłumaczenie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Niby oczywiste było, że Kakuzu trzeba dobić, ale i tak trzeba o tym wspomnieć, bo często nie wydaje się to obce domyślne u Konoshan. Fajnie też ta śmierć Asumy oraz zemsta Shikamaru rozwinęła go. Niby smutna sprawa, ale pchnęła go na wyższy level. Tsunade wyjaśniła także, jak silny jest Rasen Shuriken, który przerywa naczynka czakry, co jest atakiem na poziomie komórkowym, a więc bardzo precyzyjnym i niebezpiecznym. Trzeba ją także pochwalić za to, że postąpiła słusznie i zakazała Naruto używać tej techniki, bo na jego komórki także negatywnie oddziałowuje. Minusem jest ponownie przeplatanie z wątkiem filerowym. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. W sumie zabawne było to, jak Sakura miała karmić Naruto i ten się z tego cieszył, ale Sai ją wyprzedził, bo to wyczytał w książce. Z przekłamań to Kakashi stwierdził, że czym mocniejsza technika, tym większe ryzyko dla posiadacza, co teoretycznie jest prawdą, ale w praktyce niekoniecznie. Poza zmęczeniem znacząca ilość technik nie ma jakichś konsekwencji dla użytkowników, choć te oczywiście czasem bywają. No i potężnym minusem jest to, że tutaj mocno wachlowano pomiędzy arkiem filerowym a kanonem i bardzo ciężko się połapać, której informacje są istotne. Nie oceniam odcinka ze względu na to, że mało scen było opartych na mandze. W zaokrągleniu ten arc otrzymał ode mnie ocenę 8. Miał naprawdę sporo świetnych rzeczy. Pierwsze co się rzuca to nowa jakość. Poza pierwszym odcinkiem dostaliśmy potężny skok. Trening Naruto był motywujący, ciekawy, choć jak to z nim bywa, niestety bardzo krótki jak na potęgę, którą wraz z nim zyskał. Niewspółmiernie mocno go to rozwinęło do czasu, który poświęcił. Do tego kolejna para Akatsuki była ultra dobra. W cholerę silna, zaskakująca, a jeszcze Shippuden poszedł o krok dalej i dostaliśmy śmierć protagonisty, ale tak na dobre, no poza Edo Tensei, co szczerze mówiąc nie jest takie oczywiste w Naruto. Niestety sama śmierć nie była dla mnie stratą postaci, a krótkim epizodem smutku bijącym od Shikamaru, który wyciągnął z tego lekcję, więc faktycznie była to połowicznie dobra śmierć. Szkoda tylko, że nie wyglądałoby Ino i Chori coś z tego mocno wyciągnęli i w sumie przez cały ten arc byli tam niezbyt potrzebni. W walce z Kakuzu w zasadzie przeszkadzali. Minusem, o którym należy powiedzieć po raz kolejny, to to, że arc był przeplatany z dwoma innymi filerowymi, ale na początku to w takim najgorszym wydaniu, gdzie najpierw dostaliśmy trochę mangowej historii, później praktycznie cały arc był filerowy, by następnie zmieszać w odcinkach kanon z filerem, co jest później dziwną sytuacją, gdyby ktoś chciał oglądać tylko kanoniczną historię. W ostatnim odcinku ponownie to robią. No i w końcu MVP tego arku to znowu Badashi, Kakuzu, Hidan, Shikamaru i Kakashi. Wszyscy pokazali się z mega dobrej strony. Akatsuki byli nie do zajechania tak naprawdę. To było świetne. Pokazywało przepaść siłową, w której dominowali protagonistów. Robili co chcieli i niestety popsuto to tym ratowaniem wszystkich w ostatnim momencie. I o ile jeszcze Hidana rozumiem, no bo chłop został zmastermindowany i był dość lekkomyślny, tak Kakuzu miał możliwość rozwalenia ich wszystkich, ale fabuła na to nie pozwoliła. Rozumiem zamysł, ale słabo to wytłumaczono, bo przecież miał on potężny battle IQ i turbo moc, a przyszedł jakiś blondas z nową techniką i go zaskoczył jak leszcza. Słabizna. Jeśli ty za to nie chcesz być słabizną i chcesz być nieśmiertelny jak ta parka, to zasubskrybuj ten kanał, a już na zawsze zostaniesz zapamiętany na moim kanale. No, chyba że odsubskrybujesz, to dead.